Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Miłą niespodziankę sprawiły swoim kibicom piłkarki ręczne KPR gminy Kobierzyce, które w meczu kończącym pierwszą rundę rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet pokonały w Chorzowie miejscowy Ruch 27-24 i awansowały na 7. miejsce w tabeli. Teraz w rozgrywkach nastąpi przerwa do 12 stycznia 2018 roku. Piłkarze Śląska Wrocław przegrali z Arką Gdynia 1-2 w meczu inaugurującym rundę rewanżową Lotto Ekstraklasy i spadli na 10. miejsce w tabeli. Na konferencji prasowej obaj trenerzy byli w odmiennych humorach. Posłuchajmy ich wypowiedzi. Wiedzieliśmy, bo wszyscy w lidze wiedzą, że Arka bazuje swoją grę na stałych fragmentach gry, na rzutach z autu, rzutach rożnych. Za łatwo stracone bramki, a przede wszystkim ta druga bramka na 2-0. Tam Kuba po prostu musi wyjść do tej piłki, bo to jest taka świeca, do której trzeba wyjść. Później oczywiście staramy się szukać kontaktowej bramki, którą żeśmy strzelili. Czerwona kartka, ale mimo wszystko oczywiście, że normalna rzecz, że cię mogą skontrować w takiej sytuacji. Natomiast nie było widać, że my gramy jednego zawodnika mniej, bo cały czas żeśmy się starali szukać drugiej bramki na remis. Nie udało się, ale to nie tylko porażka w meczu, ale również tracimy 4 piłkarzy na następne spotkanie, gdzie zobaczymy, w jaki sposób będziemy mogli poszukać 11 ludzi po prostu na bardzo ważny mecz derbowy. Dzisiaj wracamy zadowoleni i gra toczy się dalej, bo to jest jeszcze ciężka, że tak powiem, rozgrywka do końca roku, a potem będziemy lizać rany. To zwycięstwo też chcielibyśmy dedykować Janikowi, którego Sambea Kagogo, którego straciliśmy przed samym meczem, bo on był awizowany do wyjścia w pierwszej jedenastce, ale wylądował, że tak powiem, po spadochroniarsku w szpitalu. I tu myślę, że już do końca roku go nie zobaczymy i tak to w tym sporcie jest i myślę, że jemu te 3 punkty dedykujemy, bo czekał na to, żeby ponownie znaleźć się w pierwszej jedenastce, ale w życiu tak jest, że dobrze, że my zdaliśmy egzamin i żyjemy dalej. Dziękuję. Ta smutna wiadomość dotarła do nas w godzinach przedpołudniowych. Zmarł Janusz Wójcik, były selekcjoner kadry narodowej piłkarzy oraz reprezentacji olimpijskiej, z którą wywalczył medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie. W 2001 roku w 9 meczach prowadził drużynę Śląska Wrocław. W tym programie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Sport Echo 24.